jesteśmy we Francji na torze, w Dunkierce. Zobaczcie, ile jest osób na zwykłym treningu. U nas na mistrzostwach Polski nie ma tyle osób, co to jest na zwykłym sobotnim treningu. Wszyscy muszą wiedzieć, że to nie są zawody. To jest tylko i wyłącznie trening. Żeby nikogo nie zmyliła ilość samochodów, busów i rajderów, znajdujemy się w Dunkierce na treningu na torze motocrossowym. Po lewej stronie znajduje się tor motocrossowy dla dużych motocykli. Po prawej stronie znajduje się tor motocrossowy dla małych motocykli. Czyli klasa 85-65. Żeby nie było, przypominam, że jest to tylko i wyłącznie trening. Toru z klasy 85 cm i 65. Teraz się przemieszczę na duży tor, który się mieści 20 metrów dalej. Idziemy w stronę toru dla dużych motocykli. Na torze treningowym ktoś pomyślał, że ludzie mogą być głodni, więc jest również budka z kebabem. Proszę bardzo. Nie zmyliło, przypominam, że znajdujemy się na treningu. Normalny, sobotnie, przedpołudnie. Tam w oddali, gdzie widać tą kopkę, znajduje się następny tor. To jest tor dla quadów, tylko i wyłącznie. Tor jest cały piaszczysty, na torze nie znajdują się praktycznie żadne skoki. Ktoś mi powie, że na Wojciechowie jest piach. Pozdrawiam z Dunkierki we Francji. Sprzęt, który posiadają tutaj do równania. Nie wiem, co ile równają, ale to jest dość równy. Bardzo szybko się rozjeżdża, bo jest piach czysty.
takie sobie tutaj ciągają szyny za takimi małymi traktorkami, z łańcuchami, nie wiem czy będzie widać. Ano takie większe równanie posiadają coś takiego, nie wiem co to jest, jak to działa. Dobra, już wiem co to jest i jak działa. Jest to pług na regulowanej wysokości, podnosi go się. No i to by były sprzęty do równania torów.